Kończymy przerwę. To dla nas by miejsca dużo jest. Jest miejsca, tylko krzesło trzeba przynieść. A po co się nam tak gnieść? Baterie się dają. Zobaczymy. Bardzo proszę wszystkich na salę. Widzę, że wszyscy ranni dotarli już, tak? A. Wzięli do wymiany, bateria siadła. No, gdyby to sprawdzili, się okazało, bo zmienia baterię, zaraz zostanie. Taki samochód to 20 lat będzie więcej. Zależy, jak będzie używany. Proszę Państwa, przystępujemy do kontynuacji obrad. Widzę, że w czasie przerwy przybył do nas
radny powiatowy i prezes włoszczowskich zakładów wodociągowych. Witamy pana Pawła Strączyńskiego. Proszę państwa, przystępujemy do realizacji bloku podejmowania uchwał. Niektórym zostały zabrane wskaźniki do głosowania, bo padły baterie, ale zaraz wrócą. Proszę państwa, pierwsza uchwała dotyczy przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Szczecin na lata 2021-2025. Rozumiem, że pani kierownik Gops, tak? Bardzo proszę, udzielamy głosu. Szanowni państwo, poprzednia strategia dotycząca problemów społecznych obowiązywała od roku 2014 do 2020. A więc na dzień dzisiejszy była już nieaktualna. W związku z powyższym była potrzeba opracowania i przygotowania nowej strategii na kolejne 5 lat. Strategia jest niezbędna przy realizacji wielu projektów, pozyskiwania wielu dotacji, wielu wniosków. Jest obowiązek zapisu zadań, które istnieją w strategii. W związku z tym, aby opracować ten dokument, jak widzieliście państwo, jest dość obszerny. Pracę rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku, aby pomału, systematycznie przygotować najpierw diagnozę, później wiele innych spraw dotyczących z funkcjonowaniem osób, naszych mieszkańców, osób, które mają problemy, osób zagrożonych wykluczeniem. W związku z tym były przeprowadzone ankiety zarówno w szkołach z młodzieżą szkolną w Szczecinie, jak również w Żeliczławicach. Były również ankiety umieszczane dla mieszkańców pozostałych naszej gminy, tak aby były te problemy, które się pojawiły, umieszczone w tej strategii. Myślę, że jeżeli państwo przeglądaliście ten materiał, bo dosyć, jak mówię, obszerny, da się odczuć, że te analizy są tam powprowadzane, jak to jest odbierane przez młodzież, przez mieszkańców, jak również podsumowanie i wnioski, co należy, jak prowadzić, aby te działania niwelowały zjawiska niepożądane, a przygotowywały osoby do normalnego, prawidłowego funkcjonowania w naszym społeczeństwie. Dlatego myślę, że jest to niezbędne do przyjęcia tej uchwały. Czy pani skończyła, rozumiem, tak? Proszę państwa, czy będą pytania? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania, jak się proponuje tradycyjnie. Czy nie mandatem, bo nie wszyscy jeszcze mają te piloty do głosowania. Kto jest za, proszę rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam przyjęcie uchwały odnośnie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Szczecin. Druga uchwała, podobna tematyka. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Szczecin. Rozumiem, że dalej pani kierownik. Bardzo proszę. Oceny zasobów pomocy społecznej. Jest to dokument wprowadzający w większości statystykę z ubiegłego roku. Również analizuje lokalne sytuacje społeczne, społeczno-demograficzne naszej gminy, tak aby można było przeanalizować te problemy i przygotować, czy w trakcie zmienić budżet obowiązujący, tak aby zadania przewidziane na rok 2021 były w pełni realizowane. Dlatego taka ocena jest obligatoryjnie na podstawie ustawy o pomocy społecznej do przygotowania i co roku państwu przedstawiam taką analizę, taką ocenę zasobów. Jak mówię, też materiał jest dosyć obszerny, jeżeli byliście państwo zainteresowani, to można było zobaczyć, jak wygląda, powiedzmy, bezrobocie, społeczeństwo naszej gminy, w jakim wieku, jakie to są osoby, czy wiek poprodukcyjny, czy przedprodukcyjny, mniej więcej jakie dochody społeczne są w naszej gminie, jak to w ogóle wygląda z innych spojrzeń na temat pomocy społecznej i innych, przedszkola, szkoły. Tak to właśnie wygląda
cała statystyka za rok, to co mogliśmy pozyskać z innych instytucji, czyli z policji, też są informacje umieszczone w tych zasobach. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie tego materiału i uchwalenie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy będą pytania do pani kierownik? Jeżeli nie ma, dalej jeszcze nie wszyscy mają dopiero do głosowania, tak? Czyli przez podnoszenie mandatów. Kto jest za przyjęciem uchwały o stanie oceny zasobów? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam przyjęcie uchwały dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej. I kolejne to jest określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. Pani również, tak? Czyli tak. Seryjnie, bardzo proszę. Kolejna uchwała dotyczy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. A szczególnie dotyczy to taki zapis artykułu 7, który przy zmianie aktualnej w tym roku wprowadził taki zapis, że aby realizować dalej dodatki mieszkaniowe, Rada Gminy ma obowiązek w drodze uchwały uchwalić wzór takiego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach w gospodarstwach domowych za okres 3 miesięcy poprzedzający złożenie wniosku. Ponieważ również takie dodatki realizujemy w naszym ośrodku i myślę, że może być ich trochę więcej, bo to też również ustawa, tam zmiana dotyczy sytuacji aktualnej, czyli covidowej, i z tym związanych problemów mieszkańców, jeżeli wynajmują mieszkanie, więc dlatego został przygotowany taki wniosek i również taka deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego, która jest załącznikiem do uchwały i myślę, że należy wprowadzić, ponieważ od 1 lipca ona już obowiązuje i takim wnioskiem i taką deklaracją będziemy się posługiwać przy realizacji takich zadań. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Jakby pani jeszcze powiedziała, komu się taki dodatek należy? No to jest dosyć obszerny. To znaczy, ale ja rozumiem, że chodzi o... Oczywiście osobom, które przede wszystkim wynajmują mieszkanie. Osobom, które mają niewielkie dochody, ponieważ tam jest określony zakres, dla kogo to ma być, nie dla wszystkich. I oczywiście wynajmują mieszkanie adekwatne do swoich potrzeb, czyli takie, które służy na przykład 30 metrów kwadratowych dla jednej osoby. Nie dotyczy to osób, które wynajmują duże mieszkanie, ale zajmują jednoosobowo tą powierzchnię, więc tu trzeba przeanalizować, jak również wszystkie pozostałe wydatki, które są w takim mieszkaniu realizowane, łącznie z umową najmu, z płaceniem czynszu za ten najm. Więc dlatego tak to w skrócie wygląda. Ja rozumiem, że jest jakiś próg dochodów. Tak, tak. Progiem dochodowym jest w tej chwili przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku, czyli na dzień dzisiejszy to jest w granicach 5167 zł. Na 3 miesiące? Tak. Dziękuję. Przeciętnego wynagrodzenia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, proszę Państwa, głosujemy nad przyjęciem określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam przyjęcie określenia wzoru wniosku. Proszę Państwa, kolejny punkt, zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. Pani skarbnik, rozumiem. Szanowni Państwo, wieloletnia prognoza finansowa zmienia się w zakresie dwóch przedsięwzięć. Wprowadzono dwa te nowe przedsięwzięcia. Jak tutaj już Pan Wójt wcześniej wspominał w swoim sprawozdaniu, gmina Cecemin otrzymała środki na projekt Rozwój kompetencji kluczowych w gminie Cecemin. Przedsięwzięcie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2021-2023, bo jest to
obejmuje 2 lata szkolne. I tutaj w ramach tego przedsięwzięcia zostały zaplanowane dodatkowe zajęcia dla uczniów z języka polskiego, matematyki, chemii i języka angielskiego. Ponadto 150 tysięcy jest tutaj też zaplanowane na zakup sprzętu oraz 14 nauczycieli zostanie przeszkolonych, w jaki sposób efektywnie wykonywać, obsługiwać te urządzenia, żeby móc przekazać uczniom wiedzę. I tak limit wydatków na rok 2021 to kwota 212 962 zł i 50 groszy. Na 2022 rok 106 560 zł i limit na 2023 rok to 70 390 zł. Są to środki zaplanowane z Unii Europejskiej wkładem własnym gminy Secemin. Jest tutaj wkład niepieniężny, który będzie stanowiło wynajem sal lekcyjnych. Drugie przedsięwzięcie, które zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej, to opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej 795 na odcinku miejscowości Psary. Przedsięwzięcie to zostało przesunięte na rok 2022 ze względu na pismo, które otrzymaliśmy z Zarządu Dróg Wojewódzkich o przesunięciu tego przedsięwzięcia. Ponadto w załączniku numer 2, tak jak zwykle, wszystkie pozycje zostały zaktualizowane do zmian do budżetu. Proszę o przyjęcie tej projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Tu mam sygnał, że możemy głosować już przy pomocy. Czyli najpierw się logujemy, tak? Proszę Państwa, logujemy się tym nawiasem. Jeszcze raz potwierdzam stan 100% frekwencja, czyli prawomocność naszych działania potwierdzone już chyba trzeci raz w czasie dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosujemy nad zmianami wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. Tym razem już. Ja mam pytanie odnośnie tego, jaki jest wkład własny w tym przedsięwzięciu? Języka angielskiego, środki Unii Europejskiej są, a jaki jest wkład własny? Ale wkład własny jest niepieniężny. My tutaj ze swoich środków finansowych nie dokładamy, tylko mamy wkład ponad 70 tysięcy, wkład własny niepieniężny w postaci, po prostu są to wynajem sal lekcyjnych w naszych szkołach. Ja tu podawałem, tylko teraz 60 chyba 2 tysiące, już nie pamiętam dokładnie, po 70 tysięcy. Głosowali wszyscy za przyjęciem zmian. Stwierdzam przyjęcie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Kolejna zmiana budżetu gminy na 2021 rok. Bardzo proszę, pani skarbnik. Szanowni Państwo, przedstawiony projekt uchwały zmniejsza dochody i wydatki budżetu o kwotę 12 072 zł i 3 groszy. I z czego wynikają te zmiany? Z uchwały budżetowej zostało usunięte zadanie pod nazwą przebudowa drogi w miejscowości na odcinku tutaj Secemin z Wlecza w Luczyce. Początkowo to zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania do Urzędu Wojewódzkiego, ale nie otrzymało dofinansowania. Po stronie dochodów i wydatków został wprowadzony projekt, o którym przed chwileczką mówiłam, ten projekt szkolny. Ponadto otrzymaliśmy dotację na wysokości 47 700 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tutaj będzie wyremontowany punkt, gdzie
tutaj są ten punkt psychologiczny pomocy i gdzie obraduje zespół interdyscyplinarny. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 25 tysięcy na program Wspieraj Seniora oraz złożyliśmy też wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu usuwania azbestu i tutaj ten wniosek opiewa na kwotę 72 838 zł i 47 groszy i on też został po stronie wydatków i dochodów tutaj wprowadzony. Ponadto przesunięto realizację wydatków na zadaniu pomocy dla województwa świętokrzyskiego 90 tysięcy na dotację na dokumentację drogi technicznej oraz wprowadzono nowe zadania. Są to zadania roczne w postaci zakupu działek. Chcielibyśmy tutaj uregulować te działki pod przepompowniami, które jeszcze nie mają uregulowanego stanu prawnego oraz pod parkingiem w miejscowości Żelisławiczki przy PKP. Po stronie wydatków również zostały zabezpieczone środki w wysokości 50 tysięcy na remont tutaj w Urzędzie Gminy Cecyninie. I mam jeszcze tutaj taką prośbę o wprowadzenie małej zmiany w załączniku numer 4, ponieważ nie usunęłam sobie punktu 7 przebudowa drogi gminnej, dlatego bardzo bym prosiła o wprowadzenie tej małej zmiany do projektu uchwały. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu. Dziękuję bardzo. Czy będą pytania? Jeżeli nie ma, nie słyszę pytań, przystępujemy do głosowania nad zmianami w budżecie. Jak widać, głosowali wszyscy za, czyli stwierdzam przyjęcie zmian w budżecie Gminy Cecenin na rok bieżący. Kolejne przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cecenin. Pani Aneta, tak? Witam wszystkich Państwa. Jestem w zastępstwie koleżanki i proszę o przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cecenin. Regulamin ten został pozytywnie zaopiniowany przez Wody Polskie. No i proszę o zaopiniowanie, o przyjęcie tego regulaminu. Dziękuję bardzo. To już jest któryś ja z kolei, jak pamiętam, ale proszę Państwa, teraz już widzę, że się spisnął z tego Urzędu Regulacji tych Wód Polskich, tak? Czyli już nie powinienem się doczepić do niczego. Przystępujemy do głosowania nad regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cecenin. Głosowali. Wszyscy, uchwała została przyjęta. Stwierdzam przyjęcie uchwały odnośnie regulaminu dostarczania wody. Kolejna uchwała dotyczy poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dwie kolejne projekty uchwał związane są ze zmianą osoby na stanowisku sołtysa w miejscowości Wałkonowy Dolne. Tutaj zrezygnowała pani sołtys i mamy nową panią sołtys, koleżankę z urzędu, panią Edytę Włodarską, której gratuluję ze swojej strony i życzę owocnej pracy. Także tutaj te uchwały po prostu porządkują nam stan prawny. Proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Przyłączam się również do gratulacji. Życzę owocnej pracy. Proszę Państwa, czyli sprawa jest jasna. Zmiana osoby i te dwie uchwały muszą być konsekwencją tego. Czyli głosujemy nad pierwszą. Pobór
inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego. Uchwała została przyjęta. Widać to na tablicy. Kolejne głosowanie podobne. Zadam również przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała dotyczy, to jest tego pakietu, który został włączony dzisiaj. Zmiana uchwały odnośnie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki. Aha, przepraszam, jeszcze jest udzielenie pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. Pani skarbnik. Szanowni Państwo, uchwała ta jest konsekwencją zmiany realizacji tego zadania. W miesiącu grudniu 2020 roku Rada Gminy Secemin podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego, gdzie gwarantowaliśmy te środki na rok 2021. W związku ze zmianą terminu realizacji tego zadania należy tą uchwałę ponownie podjąć. Pozwoli nam to na podpisanie aneksu do umowy z Urzędem Wojewódzkim na zmianę tego terminu realizacji zadania. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Wszyscy głosowali za. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna uchwała, tak jak mówiłem, nowy pakiet dołączony. Sprawa uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021. Bardzo proszę Pani Olgo. Witam wszystkich serdecznie. Ja chciałam właśnie odnośnie tą uchwałą, co tutaj Pan Przewodniczący przeczytał, zmienić treść załącznika nr 2 do tej do niniejszej uchwały nr 21167 z 2020 roku Rady Gminy Secemin z dnia 25 listopada w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021 i nadać mu treść jak w załączniku do niniejszej uchwały. Chodzi o załącznik nr 2, czyli preliminarz. Zmieniamy tutaj dwa punkty tak naprawdę. W zadaniu 1 doprowadzamy jeden punkt i jest to 15. Przeprowadzenie remontu wraz z doposażeniem gminnego punktu konsultacyjnego oraz zmienia się kwota. Ja już wcześniej na sprawozdaniu finansowym wspominałam, że została nam kwota z ubiegłego roku. I tak też w oparciu o przeprowadzoną analizę wydatków finansowych związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi za rok 2020 powstały oszczędności środków, w związku z czym dokonuje się zwiększenia wydatków w 2021 roku. Jak pamiętamy, w listopadzie przyjęliśmy kwotę 66 tysięcy, teraz ta kwota jest znacznie wyższa, 102 610 zł 83 grosze, czyli tam 36 610 zł jest o tyle wyższa. W związku z powyższym proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Określenie przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin. Pani Aneta, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ustala się 4 grosze za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla środka transportu z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy mniejszą niż 22 miejsca i 5 groszy za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla środka transportu z liczbą miejsc siedzących poza miejscem kierowcy równą lub większą niż 22 miejsca. I powyższe zróżnicowanie wynika z faktu, że większe pojazdy zabierają więcej pasażerów i mają większy wpływ na zużycie infrastruktury przystankowej i wielkość zabrudzeń. W wyniku czego proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. No chyba sprawa też jest jasna.
Chyba, że będą jakieś pytania. Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Jak widać, głosowali wszyscy. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna dotyczy nadania nazwy ulicy w miejscowości Secemin. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wpłynął wniosek od osoby fizycznej o nadanie numeru, w wyniku czego trzeba było nadać nazwę ulicy. Proszę o przyjęcie uchwały. Czy ja może tylko dopowiem, że to chodzi o tą drogę, która jest między drogą wojewódzką 795, a naszą gminną w kierunku Kluczyc, czyli za dawnym SKR-em. No, niedawno. Sprawa jasna jest chyba, tak? To głosujemy za przyjęciem ulicy. Ulica Leśna. Ulica Leśna. Taka była propozycja. Głosujemy. Głosowali wszyscy. Stwierdzam nadanie nazwy ulicy Leśnej w miejscowości Secemin. Czwarta dotyczy wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Secemin działek zabudowanych przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Secemin oraz Marchocice. Wymienionej w treści przedmiotowej uchwały zostały wybudowane przedmiotowe przepompownie. Ze względu na fakt, że działki są własnością osób fizycznych i znajdują się na nich przepompownie ścieków, tak jak tutaj już pani skarbnik wspomniała, będziemy je odkupywać. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sprawa się ciągnie już kilkanaście lat i dobrze, że to zostanie zakończone. Głosujemy za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna dotyczy wyrażenia zgody tym razem na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Secemin. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, wpłynęły wnioski osób fizycznych chętnych do zakupu działek gminnych. No i tutaj również proszę o przyjęcie uchwały. Są to działki w miejscowościach Żelisławice, Secemin, Stary Kolonia. Czy są pytania? Ja mam takie pytanie. Jeśli chodzi o działki 701 i 5, no to nie ma żadnych zastrzeżeń, ale te działki pod pozycją 2, 3, 4, no ja czegoś nie rozumiem, bo tu pisze, że jest tereny przeznaczone pod drogi wewnętrzne oraz strefy ochrony środowisk, zabytków konserwatora na teren 1.6 KDG południowe odcinek drogi wojewódzkiej numer 795 przeznaczone do pełnienia funkcji drogi publicznej, klasyfikuje drogi głównej o jezdni z dwoma pasami ruchu oraz szerokości linii rozgraniczenia. Pozycja trzecia tak samo, od tego pozycja czwarta dotyczy odcinka centralnego, odcinka drogi powiatowej, zero tam przeznaczone do pełnienia funkcji drogi publicznej. To gmina pozbywa się terenów, które są w przyszłości no, jak to się mówi, przeznaczeniem na drogi publiczne. No i co potem będziemy odkupywać te drogi, czy po prostu tak jak... Proszę Państwa, ja powiem, w planie przestrzennego zagospodarowania jest taki zapis, który jest bardzo szerokim zapisem, a konkretnie powiem tak, jeśli chodzi o działkę 1675, to jest działka wąska i to jest działka biegnąca od drogi wojewódzkiej 795 za tymi działkami, które są w gestii teraz no, pana Kaczmarzyka. Czyli to będzie trzecia albo czwarta działka i ona biegnie, no tam tutaj na pewno pan radny wie, że jak to ta dawna cegielnia, tak? A zapis jest bardzo szeroki, natomiast to nie, ta działka nie ma jakiegoś strategicznego znaczenia dla gminy. No ale jaką?
dziwne, no przecież tam jest pod drogi. No, no pod drogi, żeby gdyby ewentualnie ta droga wojewódzka, tak jak tu na przykład przy 786 była przebudowywana, to były wykupywane te działki, jeśli pas drogowy powiększano, poszerzano. No to tutaj może być z tego względu tylko taki zapis. Natomiast no tam nie widzimy tutaj jakiegoś strategicznego znaczenia dla po prostu tej działki. Działka numer 1607/1 to jest typowa działka rolna. To jest po prostu działka, która no jadąc tutaj w Seceminie po lewej stronie, jak były kiedyś obiekty przed RSP, czyli jadąc tutaj koło tych wież, koło posesji pana Krupy, to no jakiś powiedzmy kilometr dalej po lewej, typowo rolna działka. No, a jeśli chodzi o działkę w Psarach Kolonii, to powiem szczerze, że nie wiem, tutaj koleżanka przyjmuje wnioski, Edyta Włodarska, o jaką to działkę chodzi. Jest tutaj? A o jaki numer działki chodzi? 1.90 obręb ewidencyjny 0011 Psary Kolonia, 20 arów. Tak, jest to działka rolna, która po prostu złożony został wniosek przez właściciela działki sąsiedniej na powiększenie swojego gospodarstwa. I to takie ma, że tak powiem, przełożenie. A tak jak mówię, jeżeli chodzi wyrażamy zgody na powiększanie działek, jeżeli ktoś chce powiększyć działkę, na której gospodarzy i no w celu po prostu lepszego funkcjonowania gospodarstwa. Hektar, to jest no, w obrębie przyszłej obwodnicy, nie, tak to wtedy najpierw, nie? No to ja powiem tak, że sądzę, że się raczej nie doczekamy tej obwodnicy, ale no to jeżeli tam jest zarezerwowany, że tak powiem, zapis taki, to w przypadku budowy takiej obwodnicy, to ta działka jest, że tak powiem, no wykorzystana w części, przez którą przebiegać ma ewentualnie obwodnica. To jest zastrzeżone w przepisach. Czy będą jeszcze pytania? Jeżeli nie, to głosujemy. Dziękuję. Wszyscy głosowali za. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejna uchwała, już ostatnia dzisiaj, dotyczy upoważnienia oraz zobowiązania wójta do wystąpienia do właściwego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o nieopłatne nabycie przez gminę Secemin nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, nieruchomość, o której mowa w niemniejszej uchwale, stanowi własność Skarbu Państwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy w Kielcach. Działka jest to z numerem 842, obręb Wola Wolica i w miejscowym planie przeznaczona pod tereny na potrzeby infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków, co jest zgodne z planowaną inwestycją na tym terenie. To jest budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wolica, Kuczków i Wola Kuczkowska. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji, o której mowa w powyższej uchwale, wynikło z przeprowadzonej analizy ryzyka dla lokalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Kuczków oraz złożonego przez gminę Secemin wniosku o usytuowanie strefy ochrony pośredniej dla tego ujęcia. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie uchwały. Ja również dziękuję. Pytanie będzie, bardzo proszę. Panie wójcie, może byśmy się wstrzymali z tą działką z uwagi na to, że jest bardzo duży opór mieszkańców Dąbia, a w szczególności Cegielni, na lokalizację tej oczyszczalni. Może by należało zrobić spotkanie
z projektantem, z wykonawcami, żeby przekonać tych ludzi o potrzebie takiej, takiej właśnie inwestycji, bo oni się boją, że stracą na atrakcyjności, będąc przed podnosem mieć przepompownię. No ja powiem, ja tam przyjeżdżałem i patrzyłem, w którym miejscu to jest, i to były wstępne ustalenia z ewentualnie podmiotem, który by wykonywał dokumentację projektową, tak? I ponieważ ta działka ma takie przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania, a poza tym w moim przekonaniu jest w, no, w dosyć dużej odległości od, że tak powiem, zabudowań w zarówno Woli Kuczkowskiej, jak i, no już nie mówię, Kuczkowa czy Wolicy, tak? I to jest, że tak powiem, no naturalny spad terenu i odprowadzenie ewentualnie już oczyszczonej wody, to by, że tak powiem, w to miejsce było, najbardziej by się nadawało. Natomiast ja powiem, jeśli chodzi o protesty, no to no była tu jedna mieszkanka, tak, ale no nie wiem, przejadę tam, nawet zobaczę, jaka to jest odległość, ale jeżeli to jest kilkaset metrów od zabudowania, no to proszę Państwa, i to jeszcze jest od strony wschodniej, tak, no to nie ma tam jakichś zagrożeń, powiedzmy. Natomiast powiem tak, że teraz są te technologie tak już dopracowane, że praktycznie to nawet nie będą, myślę, mieszkańcy wiedzieć, że tam jest oczyszczalnia ścieków. To nie jest to, co było tam lat 40 czy 50 temu. Proszę nam wierzyć. Ja wczoraj miałem też rozmowę z mieszkańcami Międzylesia, konkretnie z jednym, który ma łąkę blisko planowanej oczyszczalni ścieków, i powiem, że no dla tej osoby jest to już problem, bo no uzasadniał, że no jak potem, załóżmy, krowy będą jadły siano, jak tu jest blisko oczyszczania. No to jest trochę absurdalne i śmieszne, tak? No także, że takie spotkanie na pewno, bo ja mówię, to była wstępna ocena, przekazaliśmy tylko nasze jakby tutaj dane, przesłaliśmy mapki i powiem, że no przedstawiciel tej firmy, ewentualnie której byśmy zlecili wykonanie tej dokumentacji, powiedział, że to jest tutaj najlepsze miejsce ze względu na usytuowanie, na te odległości, które są bardzo wrażliwą rzeczą dla społeczeństwa. No i na funkcjonowanie, jak najmniejsza ilość przepompowni i tak dalej, tak? Żeby nie tłoczyć tego pod górkę, tylko no żeby to maksymalnie wykorzystywać tutaj zjawiska grawitacji. A czy ja rozumiem, że pan wójt takie spotkanie zrobi, no, prawda? Tak, tak. Żeby przekonać się ludzi, że, no, że tak jak wójt powie, no, tutaj. To znaczy ja pan mówi, panie radny, w liczbie mnogiej, ja tu miałem tylko po prostu jedną osobę i myślę, że odległość tej działki od obiektów mieszkalnych jest tak duża, że myślałem, że to w ogóle nie będzie tego tematu, tak? To już tutaj dużo bliżej jest oczyszczalnia ścieków w Ceceminie w stosunku do tego osiedla i tu nikt nie przychodzi z żadnymi uwagami, że coś czuć, tak? No. Jeszcze panie wójcie, może pozwolę sobie zabrać głos. Podjęcie tej uchwały jest też niezbędne do tego, żebyśmy nieodpłatnie my jako gmina przejęli tą nieruchomość, gdzie tutaj złożony został wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości przejęcia tej nieruchomości. Dostaliśmy dwie możliwości, przejęcia w trybie odpłatnym, w trybie przetargu, bądź dostaliśmy też na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa możliwość nieodpłatnego przejęcia tej nieruchomości pod właśnie inwestycje tej budowy oczyszczalni ścieków. Bez podjęcia tej uchwały wniosek do KOWR-u po prostu zostanie odrzucony, bo jest to jeden z najważniejszych warunków tutaj po prostu przejęcia tej nieruchomości. Dziękuję serdecznie. Również dziękuję. Czy będą jeszcze pytania? Jeżeli nie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania.
13 za, 2 się wstrzymało, czyli większością głosów uchwała została podjęta. Proszę Państwa, i to była ostatnia uchwała dzisiejszej sesji, punkt 10, wolne wnioski i informacje. Kto z Państwa? Ja jeszcze mam pytanie. Bardzo proszę. Panie Wójcie, na Kuczkowie, naprzeciw Jędryki jest działka gminy. I tam rosną w rowie drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, bo są pochylone na jezdnie. Należałoby jak najszybciej je usunąć. Ponadto tam po tej stronie będzie też budowany chodnik, także one przeszkadzają tam na wysokości Jędryki, na tej działce w Kuczkowie. To jest jedno pytanie, znaczy ta informacja, kiedy to... Nie wiem, jaki to jest numer działki, nie zorientowałem się, ale... Pan Jędryka, tak? Jędryka, naprzeciw Jędryki. Ten dom jest niezamieszkały. I następne mam pytanie odnośnie azbestu. Kiedy będzie realizowana ta sprawa związana z azbestem, kiedy będzie odbierana od ludzi, bo tego się nazbierało już wiele tam, widzę kupek w Kuczkowie. Będzie. Złożyliśmy wniosek, ale jeszcze nie mamy, że tak powiem, odpowiedzi. Także. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Pytanko do pana wójta. Panie wójcie, ja w sprawie tego oświetlenia tej ulicy Kościelnej Koniec Polskiej tam, czy by to jakoś dało przyspieszyć, bo tam miało być chyba na początku, miało być to... To znaczy, proszę Państwa, przyrzekał nam tutaj solennie pan przedstawiciel Tauronu, że będzie pierwszy kwartał, drugi kwartał. Dostaliśmy odpowiedź, że zarówno te linia na Krzepicach, jak i to oświetlenie będzie zrealizowane w trzecim kwartale tego roku. To już pismo dostaliśmy. Wcześniej były, że tak powiem, obietnice tylko słowne, tak? Ale generalnie powiem, bardzo ciężko się współpracuje, nazwę to, z firmami energetycznymi. Bardzo ciężko teraz. Czyli w trzecim kwartale, tak? W trzecim kwartale, tak. Dobra. Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa? Bardzo proszę, pan przewodniczący Rady. Przede wszystkim Państwu raz jeszcze dzień dobry. Jest mi niezwykle miło, że zostałem zaproszony na sesję, która sumuje działalność roku poprzedniego, rozgrzesza wójta z działalności. Otrzymuję absolutorium, które go gratuluję, w wysokiej jednomyślności, czego też gratuluję. Jeżeli radni, Państwo radni tak oceniają, to ja jako mieszkaniec odnoszę się również do tego pozytywnie. A teraz, proszę Państwa, przyjeżdżam tutaj do Państwa, żeby z jednej strony zapoznać się z tym, co do tej pory udało się zrealizować na terenie mojej gminy. Z drugiej strony, jako mieszkaniec, jestem żywo zainteresowany rozwojem gminy, bo to już połowa kadencji, czyli wkrótce będziemy się musieli przygotować do tego, że w niedługim czasie kolejne wybory. A obietnice i oczekiwania w terenie, no są obietnice, może składane były niższe, czy też niewielkie, ale oczekiwania społeczne są niestety duże. Proszę Państwa, tyle na temat wstępnie gminy. Chcę powiedzieć więcej o powiecie, bo jakby chciałbym przed Państwem złożyć pewną informację, co się działo w powiecie w czasie minionym, moment przejęcia, moment dnia dzisiejszego i w którą stronę zmierzamy. Otóż, Szanowni Państwo, najogólniej mogę powiedzieć tak.
Stan zadłużenia powiatu po przejęciu na 30 grudzień 2018 7 180 000. Plus oczywiście odsetki, których nie będę tu nadmieniał, będę operował zasadniczymi kwotami. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy spłaciliśmy z tego kwotę, która pozostawia niespłacone około 4 900 000. To jest zadłużenie w powiecie. Jeśli chodzi o ZOZ, równocześnie będę to porównywał. No ZOZ zadłużenie w roku 2018, na koniec 31 grudnia 2018 roku wygenerował stratę 6 600 000 złotych po odliczeniu amortyzacji. Jako powiat musieliśmy potraktować tę kwotę, nie tak musieliśmy, powinien to zrobić ZOZ, ale nie był w stanie. Gdyby tego nie zrobił, groził stan upadłości. Podjęliśmy te uchwały spłatę tego zobowiązania w dwóch ratach i chcę Państwu powiedzieć, że rok 2018 został w 19 i 20 roku te należności spłacone. Jeżeli chodzi o postęp jakby realizacji zadań, no rok 2019-20 to powiem trochę specyficzne lata, niemniej jednak poprawa w gospodarowaniu ZOZ-u jest dość widoczna, ekonomiczna, aczkolwiek do metod, do poziomu leczenia, pewnie Państwo, jak tu siedzimy, mamy zastrzeżenia, niemniej jednak wydaje się, że idzie to w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o rok 2020, który będziemy wnet rozliczać, to śmiem powiedzieć tak, że zadłużenie ZOZ-u się kształtuje około 1 300 000, a gdy odejmiemy amortyzację, to jest coś, co powinno być inwestowane w obiekty i nie tylko szpitala, to teoretycznie wynik 2020 roku po raz pierwszy w odległej dość historii zamyka się wynikiem dodatnim. Nie przyjechałem się tu chwalić, przyjechałem tu powiedzieć o tym, jak postępujemy i w którą stronę zmierzamy. I jeśli chodzi jeszcze o przeniesienie kosztów znaczących po roku 2018 na działalność bieżącą, to jest, proszę Państwa, wstępnie musieliśmy decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie ekspresowym zabezpieczyć dwa wiadukty, żeby kamienie nie spadały na przejeżdżające pociągi. To była kwota około 620 tysięcy. Dalece niewystarczająca forma zabezpieczenia, ale wykonana być musiała. Mamy również tą samą decyzją przebudować te dwa wiadukty. I tutaj z tego, co zdążyłem, jak przybyłem na sesję, usłyszeć, ta inwestycja na drodze Secemin-Tychnów się realizuje z udziałem środków zewnętrznych, z składem gminnym i składem powiatu i to będzie zrealizowane w niedługim czasie. Wizytowałem to, oglądałem, no poważne rzeczywiście są tam uchybienia, jeśli chodzi o stan techniczny. Niemniej jednak profesjonalna firma powinna sobie z tym poradzić. Przy tej okazji powiem rzecz jedną, bo zatwierdzone zostały objazdy. Jeden z objazdów, oczywiście taki powiedziałbym niepisany, to jest objazd Tychnów, przepraszam, niepisany i niewskazany w dokumentacji na tyle, na ile ją widziałem, to jest Tychnów, podpowiedz mi sołtys, Krzepice, droga powiatowa, rangi powiatowej przez od lat w nawierzchni gruntowej, ale chyba jak rzadko kiedy jest świetna temperatura, by na tą drogę do piątku minionego tygodnia skierowaliśmy 5 samochodów tłucznia. Byłem tam dwukrotnie wizytując, wspierając i rozmawiając z zainteresowanymi i w tym tygodniu dołożymy kolejne niezbędne samochody kamienia po to, żeby tą drogę w formie tłuczniowej pozostawić i utrzymać i zamknąć na pewien czas, no bo oczywiście natężenie ruchu nie jest tam wielkie, ale dla rolników ma to znaczenie, bo w momencie po dużych opadach zbiera się woda, trudny dojazd do pól i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wszyscy to rozumiemy. I to będzie zrobione tym tygodniem. A jeśli się by przedłużyło, bo te pierwsze 5 są rozplantowane, to w najbliższym, takie mam uzgodnienia ze starostą, z zarządem dróg powiatowych i z wykonawcą, który wykonuje tą robotę, to jest pan z gminy Radków.
Proszę Państwa, to tyle chciałem powiedzieć o tych rzeczach, które niestety jakby rykoszetem wróciły na kadencję, w której przyszło nam funkcjonować i działać. Jeżeli chodzi o nasz poziom naszej gminy, to oczywiście w roku bieżącym oddaliśmy odcinek drogowy. W roku ubiegłym nie będę już do tego wracał, Kuczków tam Czaryż, a w roku bieżącym drogę od Wałkonów w kierunku Krzepina oddana, rozliczona, środki zewnętrzne pozyskane, niewielki udział 10% gminy i 10% powiatu. Oczywiście, ponieważ 80% środków udało się pozyskać z zewnątrz. Powiat by chciał budować za nie swoje, ale nie wszystko tak się da zrobić z wielu powodów i myślę, że wielu z Państwa ma tu poważną i dobrą orientację. Jeśli chodzi o drugie zagadnienie, to dopełniając do wiaduktu, chcę powiedzieć, w budżecie mamy zarezerwowaną kwotę i przygotowujemy dokumentację na drugi wiadukt, to jest wiadukt kolejowy w Wałkonowach. Jeśli chodzi o inne odcinki, to muszę powiedzieć, że prowadzone były aż trzykrotne spotkania i tutaj odnosząc się jako przerywnik do spraw podnoszonych przez pana radnego kanalizacyjnych i budowy ewentualnej oczyszczalni, to powiem tak, no widziałbym po pierwsze rozmowę ze społeczeństwem, rozmowę, a na końcu decyzję i realizację, bo czas najwyższy, że mając wodociągowanie i korzystając z wody, trzeba gdzieś ścieki odprowadzić i powiedzmy profesjonalnie zagospodarować, żeby uniknąć konfliktów. Ja powiem tak, miałem dwie interwencje w tym zakresie. Oczywiście nie będę ich tu przenosił na takie forum. Jest okazja, by się spotkać tam terytorialnie i problem rozwiązać. To jest do rozwiązania tylko w ramach form rozmowy. Jeżeli chodzi o spotkania na drodze w Kuczkowie, to nie ukrywam, że było ich trzy. Chcemy zbudować profesjonalnie odcinek drogi przez cały Kuczków w kierunku byłego PGR-u i ostatniej zabudowy po lewej stronie, to jest około 1000 metrów, profesjonalnie z odwodnieniem, z chodnikiem, ze zjazdami w kostce na wszystkie działki ewidencyjne, które tego będą wymagały. Mamy uzgodnienia terenowe, mamy potem biurokratyczne w starostwie, bo nie ukrywam, że protest płynął. Spotykaliśmy się jeszcze. Na dzień dzisiejszy temat domówiony, projekt zlecony, powinien w tym roku być gotowy do realizacji. Rząd wielkości kosztów projektu, czyli dokumentacji, około 90 tysięcy. Oczywiście nie ukrywam, że będę zabiegał ze wszech miar po to, żebyśmy coś skutecznego w południowej części gminy zrealizowali i między innymi przenieśli bezpieczeństwo naszych mieszkańców na chodniki, a nie chodzili asfaltem, bo to jest duże zagrożenie. Oczywiście muszę tu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Ale tu małe sprostowanie. Proszę. Nie całego Kuczkowa, tylko od drogi od Wolicy do PGR-u. Tak jest. To jest kawałeczek. To jest około 1000 metrów. Kuczków jest większy. No dalej Kuczków, nie wiem, w którą stronę zmierza. No w kierunku szkoły jest Kuczków, w kierunku Wolicy jest Kuczków. Więc w kierunku szkoły droga jest zrobiona w ramach... Ale droga, ale chodnik. Po pierwsze, remont wyklucza możliwość budowy chodników w tym samym finansowaniu. Przebudowa i budowa pozwala na realizację wszystkich przedsięwzięć włącznie. Natomiast jeżeli chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która przewija się dość często, to jest przejazd kolejowy Wola Kuczkowska, aczkolwiek powiem szczerze, z pewnym oburzeniem zareagowałem na ostatniej sesji, bo takich przejazdów zagrożonych na kolejowych, na trasie Koniecpol, Szczekociny i dalej tam w kierunku Krakowa są dwa. Jeden położony nieco dalej, bliżej Lasów Państwowych, został również podniesiony standard. Po pierwsze, lewa i prawa strona dróg dojazdowych do tegoż przejazdu wyremontowana, oznakowana, ba, od dłuższego czasu utrzymywana w dobrej kondycji. Jeśli chodzi o przejazd kolejowy między drogą, między Kluczycami a Wolą Kuczkowską, muszę powiedzieć tak, że jeżeli ktoś mówi, że nic nie zrobiono, no to musi okulary założyć, żeby coś zobaczyć.
Po pierwsze, wyrównano skarpy. Po drugie, wykaszanie jest na bieżąco. Po trzecie, są poziomy oznakowania, które, mówiąc szczerze, jadąc samochodem, pozwalają na to, żeby odczuć, że zbliżamy się do czegoś niebezpiecznego. I jest pełne oznakowanie pionowe. To nie wystarczy. Ja rozumiem tutaj po tragedii, która tam się zdarzyła przed kilkoma laty. Sam osobiście prowadziłem trzykrotnie rozmowy z dyrekcją w Kielcach, ponieważ były różne warianty w pierwszej wersji zakładane, ale żaden z wariantów do chwili obecnej nie został zrealizowany w pełni, bo oczekujemy albo foni, albo oczekujemy zapór, albo oczekujemy czego fonia, wizja, w każdym razie pełnego zabezpieczenia. Tam co się uda zrobić? No przynajmniej jedno z dobrych zabezpieczeń nas zadowoli. Ale trzeba to po pierwsze wykonać. Co więcej, to jest inwestycja. Jej nie było, nie ma w programach budżetu jednostki nadrzędnej w ramach województwa. I co więcej, dokąd tam nie znajdą się środki na ten cel, to mamy zapewnienie ustne, że realizowana jest dokumentacja związana z przebudową, ale nie ma jeszcze środków na pełną przebudowę. Proszę Państwa, myślę, że jeszcze mogę tutaj, dopowiadając do bardziej pełnej informacji, realizowane były remonty cząstkowe. Z tego, co mam wiedzę, na terenie gminy, a zarazem i powiatu, remonty cząstkowe na drogach powiatowych dobiegają lub dobiegły końca. Pozostaje jeszcze nie w pełni satysfakcjonujący poziom wykaszania traw. Będzie zrealizowany tam, gdzie nie jest. I tutaj był jeden sygnał interwencyjny z miejscowości Kuczków. Nadałem bieg tematowi. Mam nadzieję, że w niedługim czasie zostanie to dopełnione. Bo nie może być tak, że wykaszając omija się jakiś odcinek, jedzie dalej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest płacone, musi być egzekwowane dobrej jakości wykonanie. I tego będziemy ze wszech miar pilnować, aby tak się stało. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, sprawy inne, to muszę powiedzieć, że trochę się smucę, że wlecze się przebudowa drogi 795 w Psarach, bo, szanowni Państwo, połowa kadencji, jeden odcinek zrealizowany, drugi miał być realizowany w roku bieżącym. Jeszcze to centrum, to jądro zagrożenia, no siłą rzeczy nie ma dokumentacji. Bez dokumentacji nie da się zrobić nic. I to zapewniam. Mam nadzieję, że ta dokumentacja się, powiedzmy, w niedługim czasie pojawi, zostanie wykonana, bo to jest serce, żeby tam poprawić pełne bezpieczeństwo i to nam leży wszystkim, zarówno w powiecie tym, którzy tym powiatem zarządzają, jak i nam, mieszkańcom, bo idzie o nasze wspólne bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, teraz tematy trochę wyższej rangi w zrozumieniu, pod które czynimy starania, żeby się zrealizowały. To już, jak Państwo wszyscy wiecie, pierwszy etap obwodnicy Włoszczowy zrealizowany, odebrany, rozliczony. Jeśli chodzi o drugi etap, to dzięki temu, że mieliśmy wizytę prezydenta Rzeczpospolitej w Włoszczowie, mieliśmy taką deklarację. Pojawiały się pytania, że w pierwszym rozdaniu tak zwanych obwodnic nie było Włoszczowy, bo to rozdanie dotyczyło dróg wyższej kategorii niż droga wojewódzka we Włoszczowie przebiegająca przez ten powiat. Natomiast chcę Państwa poinformować, jeśli ktoś z Państwa nie jest zorientowany, że w imieniu naszym, przy pomocy sił, którymi dysponujemy w sensie przekonywania, marszałek województwa złożył 3 wnioski o środki premierowskie i w tym jest miasto i gmina Włoszczowa. Oczywiście rząd wielkości kwot jest ruchomy, ale jest to rząd wielkości około 60 milionów złotych, ponieważ wchodzi tam również do przebudowy budowy nowy wiadukt na Łachowie celem przeniesienia obwodnicy na drugą stronę CM-ki. Tutaj nie dopowiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, bo tu jeden z kolegów radnych podniósł temat na sesji, na której tu byłem u Państwa, budowę chodnika przy Dino. Zapewniam, że udało się w budżecie znaleźć środki. Są środki na wykonanie dokumentacji.
ta dokumentacja zostanie zlecona i wykonana i mam nadzieję, że jak się dowiemy, ile ten chodnik będzie kosztował, będziemy go się starali wprowadzić do realizacji w najbliższym czasie. Jeśli się uda, to może to będzie rok przyszły, a jeśli nie, to bankowo następny. Biorąc pod uwagę natężenie samochodów tam przyjeżdżających i naszych mieszkańców, którzy się tam poruszają, zadanie jakże zasadne, ważne i myślę, że wymaga wykonania i jest pełna zgoda na zarządzie, żeby to zrobić. Jeśli chodzi o perspektywę, bo nie tylko mówię to, co było, ale chcę powiedzieć to, co jest. Nie ukrywam, że zabiegamy w ramach ZOZ-u o. Obecnie prowadzimy remont chirurgii na poziomie około 2 milionów 200 tysięcy złotych w szpitalu. Następnie zabiegamy i złożony mamy projekt na termomodernizację i tu rząd wielkości kwot jest powalający. Nawet sam nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, około 22 milionów. Nie mamy jeszcze decyzji. Remont chirurgii biegnie, jest obecnie realizowany. I tu Państwa tylko poinformuję zgrubnie. Powiat musi do tego interesu dołożyć około 560 tysięcy złotych. Także proszę Państwa, i nie będzie to jaskółka pierwsza, bo wiosny ona nie czyni, ale chcę Państwu powiedzieć, że na miesiąc kwiecień roku 2021 wynik ZOZ-u jest dodatni. Jak długo się utrzyma? Zobaczymy. I jak długo dalej będzie i w którą stronę się to rozwijać? Zobaczymy. Oczywiście tego nie jestem w stanie przewidzieć, ale tym chcę się z Państwem również podzielić. Jest, zwiększyła się nieco obsada medyków w szpitalu, no ale oczywiście do tego, czego byśmy oczekiwali, do leczenia, do jego poziomu, no pewnie jeszcze daleko. Ale idziemy tą drogą ku lepszemu. Chcę, proszę Państwa, jeszcze dodać jedną rzecz związaną z ZOZ-em, że już ZOZ pracuje na pełnych obrotach. To znaczy, mamy zarezerwowane w uzgodnieniu z wojewodą 3 łóżka buforowe. To oznacza ni mniej, ni więcej, że jeżeli się ktoś by pojawił z porażeniem wirusa, mamy go możliwość odizolowania i przekazania do innych jednostek. W międzyczasie o wirusowym zagrożeniu naszej gminy, powiatu, kraju nie będę się rozpowiadał. Wszędzie nam to dokuczało, utrudniało. Są w tej chwili deklarowane przez ministra zdrowia, przez premiera poluzowania. Mam nadzieję, że będzie w tym temacie coraz lepiej i tego i sobie Państwu życzę. A na zakończenie powiem tak, że po 2 latach gospodarowania od roku 2019 i 2020 wynik łączny ZOZ-u, zadłużenie ZOZ-u spadło o około 2 miliony złotych. I to jest pewna nadzieja, że się uda tę instytucję utrzymać, no i z drugiej strony zadbać o to, żeby no, nasze zdrowie miało priorytet, bo chyba wszystkim o to idzie. Jeśli chodzi o oświatę, to powiem tak, delikatnie nam się ona nie bilansuje, ale niemniej jednak wszyscy uczniowie, którzy opuszczają szkoły podstawowe z całego powiatu, są zagospodarowywani również z gmin ościennych. Mamy zarówno pomieszczenia, internaty i powiem tak, że na ten czas mamy również niezłą renomę w tym zakresie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to powiem w ten sposób, że zamierzam na najbliższej sesji jak gdyby zwrócić się pisemnie do pana komendanta powiatowego policji, bo dostrzegamy, proszę Państwa, no nie powiem bezpośrednio, ale uszkodzenia przystanków autobusowych i to zniszczone no, przez osobników bliżej mi nieznanych. Ale proszę Państwa, no, jak policja objeżdża i nas sprawdza pod kątem prędkości i innych zasad przestrzegania ruchu drogowego, to niech grzej okiem rzuci na to, co się negatywne wokół nas dzieje. I byłoby to, myślę, z grubsza wszystko, czym chciałem się z Państwem podzielić. Oczywiście jeszcze dla ZOZ-u czynimy kroki. Na teraz nie mogę zapewnić stuprocentowo, ale chcemy zakupić dla ZOZ-u tomograf komputerowy, który bagatela, no koszt około 3 miliony złotych.
Mamy pewne środki już skierowane, ale to nie wystarcza. Dalej czynimy starania, aby je pozyskać. Jeśli to się uda, to proszę Państwa, no nie będą inne firmy zarabiać u nas, a my tylko mieć dochody z wydzierżawienia pomieszczeń, ale chcę powiedzieć, że te dochody będą robić u nas lekarze i będzie to bliżej naszego pacjenta. Proszę Państwa, kończąc może to swoje niezbyt poukładane wystąpienie, chcę powiedzieć tak. Szanowni Państwo, Państwa widzę daleko idącą jednomyślność albo wyrozumiałość. Ja chcę powiedzieć tak, świetnie jest, jeśli się różnimy, ale próbujmy się różnić pięknie. Tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu za tą błogastkę na większej przyszłości niż aktualności. A mam takie pytanie. Czy radny Zbigniewa to się czasem nie obraził? Bo ja wiem, że się nazywa Bichniów, nie Bichniów. Druga sprawa, ja bym chciał, żeby ta profesjonalna budowa dróg była rzeczywiście profesjonalną budową dróg w przyszłości, bo ta kolejowa została zrobiona profesjonalnie, ale dzisiaj trawa na poboczach ociera się o samochód wyższy od mojego auta. To jest nieprofesjonalne. Jeżeli ten profesjonalizm ma być tak wysoki jak ta trawa, to nigdy tego nie było, proszę Państwa. Chciałbym się jeszcze raz zapytać, co się zmieniło po ukończeniu tej budowy obwodnicy? Widzę, że Pan jest z niej zadowolony. Pan do mnie kieruje pytanie. Tak, tak, pytanie, bo jest Pan z niej zadowolony, tak? Ja jestem niezadowolony, ja jestem potrójnie zadowolony. Ale no więc ja się pytam, co się zmieniło w porównaniu do 3 lat planów? Bo jak ja słyszałem od Pana na zebraniu, że to będzie droga polna prawie. Dlatego się pytam, co się zmieniło w ciągu tych 3 lat? Proszę Pana, po pierwsze, satysfakcja numer 1 to porozumienie, podpisałem w czasie swojego pełnienia obowiązków starosty Włoszowskiego z marszałkiem województwa. W porządku, to rozumiem. Pierwsza satysfakcja. Druga satysfakcja, że wyprowadzono ruch ciężarowy z miasta stroną oczywiście południowo-wschodnią. Żeby była pełnia szczęścia. Czy pan mnie słucha? Czy pan mnie słucha? Proszę bardzo. Bo ja byłem świadkiem, jak pan mówił do mnie nawet i do strażaków na wybraniu strażackim, tam chyba pan Paweł Strączyński był ze mną. To ta obwodnica to będzie droga polna 5,5 metra bez poboczy, bez niczego. I dlatego ja się pytam, co się zmieniło od tych 3 lat? Po pierwsze zmieniło się to, że ten obieg jest. Po drugie zmieni się to, że ten obieg będzie miał pełnię zaprojektowaną, na którą społeczeństwo, panie przewodniczący, powiatu włoszczowskiego czekało 40 lat. Ja to wszystko rozumiem, ale pan mnie nie chce powzłać, odpowiedzieć proste pytanie, czy się coś zmieniło odnośnie projektów, czy nie? Czy się zmieniło? Zmieniło się na niekorzyść. Czyli projekt miał być doskonalszy w pierwotnej formie, został wykonany w jakiego... Panie przewodniczący, to może na cyfrach pana przekonam. Nie. Cyfry to wie pan co, możemy dyskutować na temat cyfr, jeżeli ja będę miał źródło do tych cyfr. A jeżeli pan sobie strzela cyframi, a ich nie mam, to nie jest dyskusja. Zapewniam pana, możemy, że one publicznie są dostępne. No ja wiem, że są. Ja też mam wykres, jak narastało zadłużenie szpitala i za pana kadencji wcale nie malało. Mam taki dostęp, bo nie wiem, czy mi ktoś sfałszował, czy nie. Dzisiaj ja go nie przyniosłem. Ale mówię, jeżeli mamy dyskutować o cyfrach, to bym chciał mieć te same cyfry ze swojego źródła. Jeśli pan wystąpi, to nie ma żadnych problemów, żeby pan ich nie dostał. Dlatego ja pytam, co się zmieniło w budowie tej obwodnicy, że na nas taka piękna jest, a kiedyś to miała być polna droga. No. Czy ona jest piękna? Jest normalną obwodnicą, która jest budowana w ciągach dróg wojewódzkich. Przepraszam bardzo, to w porządku, no ale on nie jest polną drogą. No. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Strączyński. Słychać mnie? Słychać. Panie przewodniczący, panie wójcie. Panie Przewodniczący Rady Powiatu, Szanowna Rado, bardzo dziękuję przede wszystkim na samym wstępie za zaproszenie na dzisiejszą sesję absolutoryjną. Gratuluję, panie wójcie, udzielonego absolutorium dla pana osoby przez całą Radę Gminy. Jest to
doskonałe świadectwo dobrej współpracy, całościowej współpracy między całą Radą Gminy, Sołtysami, Panem Wójtem. Mnóstwo inwestycji Państwo zrealizowaliście. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować Panie Wójcie za dotychczasową współpracę. Dziękuję wszystkim radnym, Panu Przewodniczącemu Wasikowi za konstruktywne rozmowy, za zrozumienie, za to, że możemy się często spotykać, rozmawiać, dyskutować na tematy, które są tak naprawdę bardzo ważne dla naszych mieszkańców, dla naszej gminy. Chciałbym również kilka słów powiedzieć, aby nie przedłużać już tutaj wystąpienia. Pan Przewodniczący już tutaj wiele powiedział na temat spraw powiatowych. Natomiast no, korzystając z okazji, że tutaj jesteśmy razem, to myślę, że też swoje zdanie na te tematy muszę przedstawić. Pan Przewodniczący Matyśkiewicz mówił dużo o szpitalu. Myślę, że wiele prawdy jest w tym, co Pan Przewodniczący powiedział, natomiast są to półprawdy. Uważam, że jeżeli się staje przed ludźmi, przed radą, przed mieszkańcami, to trzeba mówić całą prawdę, nie półprawdy. Bo owszem, wynik finansowy za 2020 rok w naszym szpitalu jest lepszy od innych wyników z poprzednich lat. Natomiast zadłużenie ogólne jest dużo, dużo wyższe, bo waha się ono na poziomie ponad 50 milionów, co stwierdził ubiegły rewident, więc jest to półprawdy. Oczywiście wynik finansowy za rok jest lepszy, natomiast zadłużenie ogólne, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania są wyższe, więc szpital się w dalszym ciągu zadłuża i takie są fakty. Niemniej jednak jest to oczywiście prawdą, co powiedział Pan Przewodniczący, że wynik finansowy szpitala jest na, można powiedzieć, poprawnym poziomie, ale ja może Państwu wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Uważam, że kwestia dotycząca samego wyniku finansowego szpitala za rok 2020, no tutaj jest kwestią przede wszystkim tego, że nasz szpital, szpital we Włoszczowie, został szpitalem covidowym i ogromne środki na ten cel były przeznaczone przez wojewodę, tak? To jest zupełnie inne finansowanie. Tutaj na początku była hybryda, był utworzony oddział, później była kolejna decyzja, która utwarzała z naszego szpitala szpital covidowy w całości, a co za tym idzie, oczywiście inne finansowanie, inne koszty. Szpital nie ponosił kosztów, powiedzmy, środków czystości, środków zabezpieczenia, bo otrzymywał te środki w ramach projektów. I tutaj no, ta perspektywa finansowa i tutaj postrzeganie tej perspektywy finansowej jako zmierzanie w dobrym kierunku uważam, że jest przesadzone, ponieważ teraz przekonamy się, w jakiej rzeczywistości nasz szpital się obudzi. Jak zacznie funkcjonować w normalnym trybie oddziałami, i zobaczymy, na jakim poziomie wtedy będzie wypracowanie kontraktu. I myślę, że wtedy będziemy mieli za kilka miesięcy już jakiś obraz tego, w jakim stanie jest nasz szpital. I nie tylko chodzi o nasz szpital, bo służba zdrowia w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, jak również w całej Europie jest naprawdę na granicy, czy była na granicy załamania, tak? I tutaj absolutnie wszystkie kraje borykały się z tym problemem. Natomiast no tutaj wiele osób, wiele opinii było takich, że rzeczywiście nasze państwo, powiedzmy, w tym zakresie sobie nie radzi, ale wydaje mi się, że problem był ogólny i złożony i też nie można do końca twierdzić, że no ktoś by sobie tam inny z tym poradził, tak? Więc staram się naprawdę wypowiadać obiektywnie i patrzeć na ten problem naprawdę tutaj z taką dużą dozą dystansu, dlatego że sprawa była bardzo poważna, mnóstwo ludzi umierało i wszyscy powinniśmy do tego podejść nie politycznie, tylko praktycznie i rzeczowo, aby te sytuacje w przyszłości, no, krótko mówiąc, mogły być realizowane lepiej, te świadczenia, usługi zdrowotne mogły być realizowane sprawniej i lepiej, aby nasze społeczeństwo miało lepszy dostęp. Słyszy się też z doniesień medialnych o tym, że
ma być służba zdrowia, a szczególnie szpitale powiatowe, reformowane przez rząd. Są to na tą chwilę jakieś tylko hasła, tutaj konkretów większych nie ma. Ja na ostatniej sesji Rady Powiatu również pytałem o tą perspektywę finansowania szpitali powiatowych w naszym kraju. No i na tą chwilę no, nic nie wiadomo, natomiast na pewno to finansowanie musi się zmienić. Uważam, że nasz szpital tego nie pociągnie i to nie chodzi tylko o nasz szpital, ale również o inne szpitale powiatowe, które służą mieszkańcom. My znajdujemy się w takiej lokalizacji, gdzie mamy wszędzie daleko. I tak naprawdę ten szpital musi być, musi funkcjonować, musi istnieć, ale na poziomie, który pozwala świadczyć te usługi medyczne na określonym, krótko mówiąc, poziomie i określonej jakości. Wtedy jest satysfakcja, bo cóż z tego, że jest szpital, jeżeli pacjent do niego trafia i być może no, nie otrzyma pomocy takiej, jakiej powinien. I właśnie tutaj w tym kierunku zmierzam. Rzeczywiście obecny dyrektor, uważam, stara się, zapewnia tutaj kadrę medyczną. Bardzo jest do nią ciężko. Lekarzy mamy mało, tak naprawdę ciągle jest na rynku walka o lekarza i krótko mówiąc tutaj podpisuję z tego co wiem różne umowy z dyżurantami i zabezpiecza obsadę na poszczególnych oddziałach, bo obsada medyczna jest podstawą, aby fundusz, który jest płatnikiem dla takich instytucji, Narodowy Fundusz Zdrowia, mógł za tą pracę właśnie, za wypracowanie kontraktu zapłacić określone kwoty z ryczałtu. I właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, ta obsada medyczna no, jest niezbędna, bo bez niej no, oczywiście taki oddział musi być zlikwidowany, jest to naturalny proces, a co za tym idzie, kontrakt jest obcinany i pieniędzy dla takich placówek jest mniej, więc to jest podstawą, podstawą jest kadra, podstawą jest sprzęt, podstawą jest sprawozdawanie w odpowiedni sposób procedur medycznych i to wpływa w całości na efekt końcowy w postaci środków, które mogą do naszego szpitala trafić. Oczywiście ważne są inwestycje, inwestycje były realizowane w tym szpitalu od zawsze. W tamtej kadencji, w poprzednich kadencjach, w tej kadencji i uważam, że one są również niezbędne, tym bardziej inwestycje, które wpływają na to, aby sprzęt, który jest niezbędny, który jest podstawą do świadczenia usługi, znajdował się w naszym szpitalu. I to są działania bardzo pozytywne, konkretne. I tutaj pan przewodniczący również wspominał o planie zakupu tomografu komputerowego do diagnostyki. No myślę, że jest to niezbędny zakup, tym bardziej korzystaliśmy z zewnętrznego usługodawcy, który oczywiście, któremu musieliśmy płacić jako tutaj szpital. Więc myślę, że taki sprzęt byłby bardzo przydatny dla naszej jednostki i z tego tytułu również chciałbym bardzo gorąco podziękować. Chciałbym bardzo gorąco podziękować panu posłowi Dorywalskiemu, który czynił starania, aby pozyskać dofinansowanie na zakup tomografu. Oczywiście ta cała kwota no, jest dużo większa potrzebna, więc myślę, że tutaj samorząd powiatu włoszczowskiego znajdzie brakujące środki i ta niezbędna aparatura zostanie zakupiona. To może tyle w temacie szpitala, żeby tutaj już Państwa nie zanudzać. Pan Przewodniczący również mówił o inwestycjach, o planach, o tym, co zostało zrobione. Może odniosę się do tego przejazdu kolejowego, który był takim moim konikiem od kilku lat. Jak byłem urzędującym członkiem zarządu, już powtarzałem tutaj Państwu, że zbierałem podpisy z panem przewodniczącym Wasikiem. Już wcześniej widzieliśmy tę potrzebę, aby poprawić bezpieczeństwo na tym przejeździe. Niestety to nam się nie udało. Pisaliśmy pisma, jednak to nie przyniosło żadnego efektu. PKP twierdziło, że jest tam dobra widoczność, aż do momentu, kiedy no, zdarzył się bardzo nieszczęśliwy wypadek i również odniosę się, panie przewodniczący, do słów, które pan wypowiadał, bo wypowiadał pan je pod moim adresem, więc muszę się do nich odnieść, bo stwierdził pan, że jeżeli ktoś nie widzi działań, to niech sobie tam okulary założy, jak nie widzi. Mi okulary nie są potrzebne, ja dobrze widzę,
Jeżeli chodzi o kwestię oznakowania drogi powiatowej, owszem, jest to po Państwa stronie i Państwo ze swojej strony poczyniliście jakieś działania, żeby, powiedzmy, lepiej oznakować miejsca dojazdu do tego skrzyżowania. Natomiast ja drogami zajmowałem się 12 lat, doskonale się na tym znam. Problem nie wziął się przez to, że droga była źle oznakowana, tylko przez to, że ten przejazd jest niestrzeżony. Nie ma tam sygnalizacji, nie ma tam odpowiedniego zabezpieczenia. I wie Pan, ja mogę się zgodzić z pewnymi teoriami, bo tak jak na ostatniej sesji Pan mi powiedział, że się doczepiłem tej sprawy i tak ją drążę. Drążę ją, ponieważ bardzo mi zależy na mieszkańcach i na ich bezpieczeństwie, tym bardziej, że zdarzył się tam ten wypadek i my jako samorządowcy, my jako osoby, które zostaliśmy wybrane przez ludzi, powinniśmy za wszelką cenę dążyć do realizacji przede wszystkim takich przedsięwzięć i takich problemów, tak? Ponieważ jak później się wytłumaczymy przed nawet tą sytuacją, tak? Ja sobie nie mam nic do zarzucenia, ponieważ pisałem, gdzie się dało i robiłem wszystko jeszcze wcześniej przed tym wypadkiem, żeby PKP coś tam wykonało. Natomiast tak się nie stało. Powtórzę po raz kolejny, jest to niczyja wina, był tam znak stop, trzeba się zatrzymać. Natomiast doszło do tego zdarzenia. To tak jakbym dziś powiedział, bo Pan mówi tutaj, że rzeczywiście są, bo to są bardzo kosztowne inwestycje, które nie były przeznaczone w budżecie. Myślę, że tutaj jest Pan obecnie w koalicji rządzącej, ma Pan tutaj duży wpływ na to, co się dzieje w naszym powiecie i nie tylko. I uważam, że ma Pan taką moc, żeby pojechać tam, gdzie trzeba i krótko mówiąc dogadać sprawę. Ponieważ może przytoczę bardzo tutaj poważną inwestycję, ale pamiętacie Państwo, już nawet nie pamiętam, ile to lat do tyłu, ale też się śmiano, jak peron we Włoszczowie był budowany. Też to wyśmiewali. Taka dziura, po co ten peron, nieekonomiczne, tak? A co się okazuje? Okazuje się, że jest to praktycznie centrum tutaj naszego powiatu i nie tylko, korzystając z tego peronu mieszkańcy nie tylko naszego powiatu, ale również innych powiatów i województw, tak? Które osoby tutaj przyjeżdżają, dojeżdżają do szkół, do Warszawy, do Krakowa i wszyscy z tego peronu korzystają i tak naprawdę jest on ekonomiczny, bo nawet kiedyś natknąłem się na taki artykuł, który PKP przedłożyło i opisało i rzeczywiście względem ich obliczeń jak najbardziej ta inwestycja się opłacała, służy mieszkańcom, a tutaj chodzi o bezpieczeństwo, myślę, że to jest temat najważniejszy i prosiłbym Panie Przewodniczący o większe zaangażowanie w takim kontekście samych wniosków, które wpływają, nie wiem, czy Pan ma świadomość, że one wpływają. Chodzi o lustra, powiedzmy. Nie wiem, czy Pan wie, że Komisja Bezpieczeństwa, której przewodniczy człowiek, który jest podległy staroście, negatywnie opiniuje wnioski na terenie naszej gminy dotyczące luster, które są finansowane przez wójta. Wójt zakupił lustra i chciał te lustra przekazać na poczet bezpieczeństwa na drodze powiatowej. Komisja przyjechała, negatywnie zaopiniowała ten projekt, więc prosiłbym jednak o takie większe zaangażowanie w takich spraw, bo ja uważam, że to nie robię dla siebie, ani Pan tego nie robi dla siebie, tylko robimy to dla ludzi i dla bezpieczeństwa. Jeżeli to lustro, które jest usytuowane na jakimś skrzyżowaniu, nie zagraża bezpieczeństwu, bo ono jest po to, żeby to bezpieczeństwo zwiększać, to dlaczego odmawiamy, jeżeli nawet to za darmo dostajemy? Tego nie potrafię zrozumieć, ale myślę, że tę kwestię poruszę też na sesji Rady Powiatu, sesji również absolutoryjnej. I może z mojej strony to wszystko. Już tutaj nie będę przedłużał. Myślę, że Pan Przewodniczący również tutaj się odnosił do kwestii inwestycyjnych. Nie ukrywam, że cieszę się z każdej inwestycji, tak? Rozmawiamy o drodze w Woli Kuczkowskiej, bardzo potrzebnej, ważnej, tak? I za każdą inwestycją, która będzie realizowana na terenie mojej gminy, nawet najmniejszą, będę podnosił rękę, bo to jest dla ludzi. Nie neguję tego, ale uważam, że jest zdecydowanie za mało inwestycji na terenie gminy Secemin. Tym bardziej, Panie Przewodniczący, uważam, że nie przyjechałem tutaj, ani również Pan, żebyśmy się tutaj różnili, tylko jakiś wspólny konsensus
jakieś wspólne stanowisko wypracowali, bo przecież jesteśmy z tej samej gminy i uważam, że nie musimy tutaj ze sobą walczyć, natomiast powinniśmy się wspierać w kontekście właśnie inwestycji i ja pochwalam te wszystkie wnioski, które wpływają, nawet samą dokumentację drogi powiatowej, która się znalazła ostatnio w uchwale budżetowej i uważam, że powinno tych inwestycji być znacznie więcej, tym bardziej, że padały zarzuty, że gmina Szczecin do inwestycji powiatowych nie dokłada. Jest to absurd, bo dokłada, jako jedyna gmina dokłada do budowy wiaduktu. Tak bogata gmina jak gmina Krasocin w tamtej kadencji nie dołożyła nam złotówki do przebudowy wiaduktu, no bo inwestycja, powtórzę się, no nie jest tak, można powiedzieć, nie ma takiego poklasku, no krótko mówiąc. Natomiast wpływa bardzo na poprawę bezpieczeństwa, nie tylko drogowego, ale również kolejowego, jak sam pan tutaj wspomniał o zabezpieczeniu tych obiektów, które państwo wykonaliście. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość wypowiedzenia się i życzę dalszej owocnej współpracy całej Radzie, jak również panu wójtowi. Również na tej linii powiat, gmina, bo myślę, że ta współpraca się układa, natomiast podstawą jest rozmowa, podstawą jest szacunek. Ja wszystkich państwa tutaj szanuję. Dziękuję jeszcze raz za współpracę i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja jeszcze chciałem dodać do pana przewodniczącego. Podoba mi się ta myśl o ochronie tych przystanków i uważam, że pan powinien chyba znaleźć wsparcie u nas. Jeżeli pan takie pismo ma, to dlaczego my tego nie możemy, inni przewodniczący, wójtowie rad, takim szerszym frontem wyjść do policji? Bo to nie tylko niszczenie przystanków autobusowych, ale dzika jazda motocyklistów. To jest straszna rzecz chyba na terenach wiejskich, gdzie jeżdżą ci motocykliści jak szaleni. I się zastanawiam, gdzie wtedy jest policja. I przygotować takie wspólne wystąpienie samorządowców z całego powiatu, ja się pod tym zupełnie podpisuję. A nawiasem mówiąc, to pamiętam po wyborach, proszę państwa, 2-3 lata chyba jeszcze wisiały plakaty wyborcze co niektórych na przystankach autobusowych. No jeżeli zaklejamy, to chyba je też ściągamy. Także więc ja podaję rękę, bo chciałbym w tym też uczestniczyć. Może to pomoże. Jeżeli pan sam wystąpi jako w imieniu powiatu, trzeba pamiętać, jest tych kilka gmin, jak wszyscy razem wystąpimy, może inaczej to będzie odbierane. Pewne sprawy występujmy razem. Trzeba pamiętać też, czy ta inicjatywa oddolna, żeby była na tych możliwych stopniach zachowana. I to wszystkie sprawy możemy tak załatwiać, szukając pomocy nie tylko dla powiatu, ale i dla gmin. Bardzo proszę. Ale Panie Przewodniczący, ja powiem szczerze, kupuję w ciemno tego typu inicjatywę, bo skoro taka wcześniej się nie pojawiła żadnej z gmin w moją stronę, to przejeżdżając po terenie gminy naszej i nie tylko, bo nie chciałbym tu powiedzieć, że nasza jedna z gorszych, to proszę pana i powiem tak, pismo przygotujemy w imieniu gmin powiatu włoszowskiego, czy przewodniczących tychże gmin, czy całych gmin. Ale ja mówię o wszystkich gminach naszego powiatu. Uważam, że bezpieczeństwo jest nam wszystkim potrzebne. Ja powiem więcej przy tej okazji, panie przewodniczący, że w Zarach miałem parokrotnie interwencję odnośnie tam szybkości poruszania się, szczególnie nad ranem pojazdu, pomimo ograniczenia prędkości. No są szaleńcy, wie pan, gdzie jeżdżą całe dziesiątki czy setki kilometrów na godzinę, Nie chcę tu nikogo oczerniać, ale powiem tak, no i to, co pan mówi o tych motocyklach, to ja jakbym miał to przenieść na nasz język, to my mamy, proszę pana, 20 kamer na terenie Lasów Państwowych, Straż Leśną i ciągle mamy z tym do czynienia od strony negatywnej, to znaczy uszkadzania, niszczenia i inne rzeczy, ponieważ, no wiecie państwo, co by tu nie powiedział, to jak nas widzą, tak nas piszą i to myślę o wszystkich razem bez wyjątku. Dlatego też to bezpieczeństwo mieszkańców, nie wiem, pohamowanie zapędów młodzieńczych jest szalenie ważną inicjatywą. Ja nie chciałbym sobie niczego przypisywać. Ja jestem po prostu do roboty. Tam, gdzie ją widzę, to ją podejmuję na tyle, na ile potrafię i mogę temu sprostać, wsłuchując się w głosy ludzkie. No nie będę tu się już polemizował z kolegą radnym powiatowym, no mógłbym wiele, powiem tak, szanowni państwo, czy mogłoby być więcej inwestycji? Zdecydowanie tak.
do tej pory no, wpompowaliśmy w ZOZ, żeby się utrzymał my jako powiat, no bagatela, 4 600 000 plus drobne wsparcia, no i dwa wiadukty, jeden już w tej chwili się realizuje, też wpakujemy kwotę, drugi czeka. Wiecie Państwo, no, no zgarniają nam pieniądze z budżetu, które mogłyby iść na inwestycje takie, jakie jest oczekiwanie społeczne. No póki co, o świecie wspomniałem, deczko nam się tylko negatywnie zamyka, czyli mówiąc szczerze, nie mamy aż takich dołów, żebyśmy się musieli obawiać, że my tu finansowo nie podołamy. A co więcej, jest niezły klimat na poszczególnych szczeblach władzy, by po te pieniądze po prostu sięgać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, szanowni radni powiatowi, ja bardzo serdecznie dziękuję za gratulacje z okazji udzielone mi tutaj absolutorium. Natomiast chcę się tutaj krótko odnieść, nie będę wnikał w tematy szpitala, bo go nie znam dokładnie, natomiast w temacie inwestycji drogowej się tylko wypowiem, że no oczekiwałbym i myślę, że jest to głos nie tylko mój jako wójta, ale i radnych i sołtysów na większe zaangażowanie w powiatu w inwestycje powiatowe ze względu na to, że no w poprzedniej kadencji, kiedy mieliśmy tutaj w zarządzie reprezentanta naszej gminy, kolegę Strączyńskiego, wykonaliśmy, krótko mówiąc, wybudowanych zostało dróg powiatowych za kwotę 5 milionów za całą kadencję. Teraz mamy no, 2,5 roku kadencji, czyli połowa, a do tej pory mamy wartość 500 000, to jest 10-krotnie niższa. I powiedzmy, wychodząc z takiego punktu widzenia, że mamy z terenu naszej gminy w Radzie Gminy, w Radzie Powiatu przewodniczącego, mamy wiceprzewodniczącego, to liczyłem, że te proporcje nie będą niższe, a będą przynajmniej takie same, a są dramatycznie niższe. I chcę powiedzieć, że temat dofinansowania szpitala to jest coroczny temat. I tutaj, że tak powiem, no pokrycie tych strat, no jak dług rośnie, no to trzeba skądś te środki, że tak powiem, przesuwać, tak, na pokrywanie tych kosztów, także tych strat. Także bardzo proszę, panie przewodniczący, o skuteczniejsze działania, a jeżeli takie działania, o których tu wspomniał radny powiatowy, mamy, jak na przykład gmina już dla bezpieczeństwa mieszkańców zakupuje lustra, które chcemy, żeby były zamontowane w pasie drogi powiatowej i dostajemy odmowną decyzję jakby Komisji Bezpieczeństwa, no to powiem, jest to naprawdę dziwna sytuacja, tak? A tu konkretnie powiem o jaką sytuację chodziło. W Żeliwsławicach, jak się wyjeżdża po prostu od Poraja na drogę powiatową, po lewej stronie jest ogrodzenie, jest płot no, po prostu drewniany, nie widać, kto się porusza po lewej stronie pasem. I powiem, mnie to mocno zdziwiło, zwłaszcza, że nie potrzebujemy tutaj, znaczy inaczej, nie wyciągamy ręki do powiatu, żeby taką prostą inwestycję, tanią inwestycję, a jednocześnie zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców, no bo mowa jest tutaj o tym, że no wielu mamy motocyklistów, którzy przekraczają te prędkości, to znacznie, tak, nie mamy pewności, że wyjeżdżając z takiej drogi naszej gminnej nie, że tak powiem, dojdzie do kolizji z kimś takim. Także bardzo serdecznie proszę o skuteczne działania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie sołtys. Panie Przewodniczący, korzystając z okazji do Przewodniczącego Powiatu, chciałam ponowić prośbę o podniesienie miejsca w środku Dona. Kilkakrotnie o to prosiłam. Składaliśmy pismo w tej sprawie do powiatu. I nadal nic się nie dzieje. W ulewnych deszczach ta woda się rozlewa, można powiedzieć, na
skarżą się, że nie mają przejścia. Osoby, które tam mieszkają, nie są w stanie kurtki. Także bardzo prosiłam, żeby z panem wójtem o prowadzenie tej wody z drogi gminnej, tylko powiatowej. I chciałam się jeszcze odnieść do sprawy budowy kanalizacji tam na naszym terenie i chodzi mi o oczyszczalnię, która tam będzie. U mnie też były osoby tam terenu z terenu, którzy Boże, nie mogę, Cegielni. Ja wiem, że to jest dosyć dużej odległości tam od ich zabudowań, ale do czego zmierzam? Po prostu tam jest ta droga, na której byliśmy tak na początku, była wybudowana, ona jest wąska, przenoszony był też rów, żeby po prostu nie obsuwało się to pobocze. Martwimy się, że ta droga będzie zniszczona, bo jednak przy budowie tak oczyszczalni ten ruch będzie wzmożony. Pewnie jak ciężary będą jeździć. Chodzi mi też o odwodnienie, to znaczy tak, woda będzie puszczana ciągle za terenie, koniec pola, ten niedrożny. Ja wiem, że ta oczyszczalnia musi gdzieś powstać. Chciałabym, żeby też to sami. Ja się odniosę. Panie Przewodniczący, dwa zdania. Po pierwsze, o odmowie stanowiska zajętego przez tą komisję, to ja dziękuję, bo się tu dowiaduję teraz. Jeżeli by ktoś ze mną wcześniej o czymkolwiek rozmawiał, kolega tu podniósł z Dino, chodnik przy Dino, to reakcja jest zaraz. Jeżeli tu kolega z Woli Czaryskiej, pan radny, podniósł kiedyś tam lustro, to lustro stoi. Jeżeli mieszkańcy Dąbia podjęli inicjatywę lustra przy drodze gminnej wyprowadzącej od cmentarza w kierunku powiatowej, to lustro stoi. Proszę Państwa, lustro to nie majątek, to są niewielkie pieniądze. A dlaczego taką, a nie inną decyzję podjęto, po prostu nie wiem, ale się tym na pewno zainteresuję i składam taką deklarację, bo poprawa bezpieczeństwa jest między innymi również moim jakby konikiem, żeby to ulegało zmianie. Dziękuję. Ale najlepiej, reasumując, najlepiej to by było, gdyby ten pracownik kompetentny postąpił kompetentnie, a nie trzeba było szukać interwencji rozwierzchnika, no bo to dla mnie to paranoja jest. Bardzo proszę. Ja jeszcze się odniosę. No więc ja temat, powiedzmy, tych luster omówiłem sobie ze starostą, powiedział, że się tym zajmie. Natomiast jeśli chodzi tutaj o tą po prostu lokalizację tej oczyszczalni ścieków, no to proszę Państwa, myśmy zasygnalizowali i tak jak powiedziałem wcześniej, firma, która tu przyjechała i zapoznała się z naszą dokumentacją i wysokościową i po prostu jeśli chodzi o rozłożenie czy rozmieszczenie zabudowań w terenie, tak, określiła, że to będzie najlepsza działka nadająca się na ten cel. No oczywiście, jeżeli będą głosy mieszkańców, które będą no, przeciwne, a jednocześnie wskażą, gdzie mogłaby być ewentualnie ta oczyszczalnia, to będziemy się starać, ale no, pomni doświadczeń, to za każdym razem komuś coś tam nie będzie pasować. Zwłaszcza, że w moim przekonaniu naprawdę byliśmy jeszcze z poprzednim kierownikiem referatu inwestycji, nawet pani skarbnik była z nami, oglądaliśmy takie oczyszczalnie ścieków w Bochni, oglądaliśmy w Krzeszowicach i w Olkuszu. I nawet nie wiedzieliśmy, że żeśmy już weszli na temat, na teren oczyszczalni, tak? To są nowoczesne oczyszczalnie, gdzie myślę, no jakby tu powiedzieć, ta obawa jest bardzo przez no, przeciwników takich inwestycji, a przed tym nie uciekniemy, bo z jednej strony chcemy
chcemy, żeby no, dbać o to środowisko, a z drugiej strony no wszędzie, tylko na przykład nie koło mnie, tak? Natomiast no, w moim przekonaniu jest naprawdę to miejsce takie, które się z każdej strony, z każdego względu nadaje. Ale takie spotkanie będzie. Ja po prostu powiem Państwu tak, że jeszcze tak rozwijając może ten temat inwestycji tych wodociągowo-kanalizacyjnych. Ja wspomniałem kiedyś, że przygotowujemy się na ewentualnie wykonanie łącznika między Wiśniowem a Czaryżem ze względu na to, że ujęcia wody, z których mieszkańcy Czaryża i Woli Czaryskiej mają tą wodę, są, że tak powiem, no nazwijmy to delikatnie, troszeczkę zagrożone i nie chcemy dopuścić do sytuacji, gdzie te miejscowości, mieszkańcy tych miejscowości będą pozbawieni wody. Dlatego chcemy wybudować coś takiego jak tu między Seceminem a Zwleczą, że w przypadku pojawienia się na przykład bakterii coli wyłącza się po prostu ujęcie, a tłoczy się wodę z tych innych po prostu ujęć. Konkretnie na przykład w tym wypadku z Secemina. 13 miejscowości wtedy ma wodę. I tam nie chcemy pozbawić, że tak, znaczy nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji. Ale wczoraj mieliśmy telefon z firmy, której zleciliśmy wykonanie tej dokumentacji, że ze względu na scalanie terenów i zmiany numerów działek wszystko się przesuwnie i jednocześnie no, ta praca jest na obecną chwilę jakby mijała się z celem, tak? Wobec tego na przyszły tydzień umówiliśmy, że tu przedstawiciel tej firmy przyjedzie i będziemy chcieli, żeby w pierwszej kolejności na przykład robił dokumentację na, ta firma robiła dokumentację na tą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków i takie, na pewno takie, do takiego spotkania dojdzie. Ja poinformuję radnych, sołtysów. No, nie chciałbym od razu zebrania wiejskiego, bo wiem, że do niczego to konstruktywnego takie zebranie nie prowadzi. I wtedy ewentualnie Państwa poglądy uwzględnimy, a jednocześnie zapoznamy się z jakby zdaniem wykonawcy tego projektu. No, firma, która ma olbrzymie doświadczenie w tym temacie, powiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Proszę Państwa, stwierdzam wyczerpanie porządku dzisiejszej sesji i ogłaszam zamknięcie 25. sesji Rady Gminy Secemin. Wszystkim serdecznie dziękuję.